przeciw nie stanie, to by pani przewodniczący. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, identyczna sytuacja, również poprawka pana radnego Pawlanka o tej samej treści jak poprzednie, opinia negatywna ze względu na te poprawki i zasadnie takie same jak poprzednie. Dziękuję. Proszę Państwa, czy do poprawki są jakieś głosy? Nie widzę, zatem stwierdzam, że będzie czytania i przystępujemy do głosowania poprawki pana Andrzeja Pawlanka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo się dowiedzą o głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 2 za, 31 przeciw, 4 się wstrzymało, poprawka została odrzucona. Zatem przystępujemy do głosowania całej uchwały tego artykułu nr 1096. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według druku 1096? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 28 za, 1 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, 0 nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej.